No to co, kochani, wakacje, wakacje i po wakacjach, 1 września 2024, nie uwierzycie, gdzie lecimy, gdzie jedziemy. Na Silnicką 40B. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję zrobić krótką relację z tego eventu i takie mini parafialne ogłoszenie. Sporo było tych relacji z eventów, teraz będzie nieco mniej, bo uznaliśmy wraz z organizatorami, że nie ma konieczności relacjonowania każdego eventu terrorystycznego, ponieważ, moi drodzy, no mało kto dochodzi tak naprawdę do naszej ekipy i bardzo często mamy problem, żeby z kimś pogadać, z kimś z branży, bo wiadomo, no możemy porozmawiać z panią od kwiatków albo z gościem od strugania desek, ale nie o to chyba chodzi, nie? Także słuchajcie, 69 pytonów królewskich mamy dzisiaj, także jesteśmy obstawieni na grubo. Mamy wszystko jak zwykle, także widzimy się na Sienickiej 40B. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia. Hej! Dobra, moi kochani, no to co? Parę słów z drogi. Wracamy starym składem. Daniel Chaba, Gigi Badowski. I słuchajcie, no co się dzieje? No to się dzieje, że dojeżdżamy już prawie na Sienicką 40B. Troszeczkę powiem wam szczerze, że czerwcowe eventy mnie wymęczyły, ale w sumie to wracamy pełni optymizmu. Nie? Jak widzicie, humor dobry. No ale cieszę się, że udało się znowu zgrać starą ekipę i odpowiedni ludzie są na odpowiednim miejscu. Także co, no to jak dojedziemy, to pewnie Mateusz Kaszuba już nas będzie czekał. No z takich informacji, które mogą was zainteresować, no to dzisiaj mam rezerwację na 4 wężyki, które lecą aż do miejscowości Berszewa w Izraelu. Fajne tematy, no tam mam, dokładnie nie pamiętam, co mam zarezerwowane, jakiegoś spot nose klauna na pewno, samca, bongo klauna, samice, Cynamon Hypo klauna, samca. Także mam nadzieję, że wpadniecie, że będzie was dużo. Tak naprawdę, no na mój ulubiony event, no bo od niego zaczynałem, także i w ogóle tutaj przychodziłem i czekałem w tej gigantycznej kolejce. Teraz już na całe szczęście nie musimy w niej stać, tylko jesteśmy w środku jako wystawcy. Także no co kochani, trzymajcie za nas kciuki. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. No i co? Do zobaczenia w kolejnej części odcinka. Hej! Dobra, moi kochani, no to co, odpalamy za egzotykę. Dobre pączki? Najlepsze. Mateusz wpadł gości, Mateusz Kaszuba, Regius Zone. Także co, zapraszamy wszystkich na Sienicką? Oczywiście. Oczywiście, jak zwykle. Także odpalamy wrześniową za egzotykę. Do zobaczenia w dalszej części odcinka. Na razie.
I co? Pierwsze stanowisko, na którym dzisiaj się znajdujemy, to jest Motyla Farma i powiemy, że szczerze, pierwszy raz widzimy tak fajnie wyeksponowane kokony. Jak to wygląda? Czy to jest na jakiś rodzaj kleju, czy raczej bardziej organicznie typu, nie wiem, żelatyna? Tak brzydko powiem, no ale ciężko mi określić, jak to losujesz. Spoko. No to tak, jeżeli chodzi o to, na czym, za co są przymocowane te poczwarki, jest to cyjanoakryl, więc jest to jak najbardziej bezpieczny. Klej kropelka, zwykły. Tym się klei koralowce pod wodą, tym się klei również poczwarki motyli. No i teraz tak, dlaczego motyle? Jedni powiedzą, że ich minusem będzie to, że żyją do 8 dni. Ja powiem, że jest ich to plusem. Dlaczego? Dlatego, że głównie moja firma jest skierowana do dzieci do 7 roku życia. Dziecko przychodzi do rodzica i mówi: chcę mieć pierwsze zwierzę, kup mi chomika. Chomik żyje 2 lata. Nie jest to dobrym pomysłem, gdyż takim chomikiem potem opiekuje się rodzic. Motyl żyje do 8 dni, dzięki czemu możemy zobaczyć, czy takie dziecko ma w ogóle predyspozycję po to, żeby zajmować się takim zwierzęciem. Dzięki czemu możemy nadać temu dziecku jakiś pomysł, co ono ma robić, ma spryskiwać codziennie to terrarium, ma tego motyla karmić wodą z cukrem. To pokazuje nam, czy warto pójść o krok dalej. Uważam, że jest to idealne rozwiązanie na pierwszy krok. A skąd w ogóle pomysł się wziął? No bo tak, powiedzmy szczerze, no nie jest to dość, no może źle to zabrzmi, oklepany pomysł w terrorystyce, ale no forma prezencji, no na przykład mówię, no w życiu nie widziałem tak cudownych po prostu poczwarek, nawet nie wiedziałem, że coś takiego może istnieć po prostu w takich barwach i tak naprawdę, no obiektywnie rzecz ujmując, no dla mnie w formie naturalnej, no to te osobniki powinny nie przetrwać po prostu ze względu na to, że przyciągają tak swoją uwagą. Jeżeli chodzi o pomysł, no to narodził się on pewnego zimowego wieczoru, kiedy nudziło mi się, no i pomyślałem sobie, że zacznę rozpinać sobie motyle. Kupowałem na początku martwe osobniki na eBayu, rozpinałem je, no i w którymś momencie pomyślałem, kurczę, czemu miałbym kupować martwe osobniki? Przecież mogę kupić sobie żywe poczwarki i samemu wylęgać je sobie w domu. Zacząłem kupować nowe to gatunki, oglądać i obserwować, jak wygląda ten proces. Stwierdziłem, że chciałbym podzielić się z tym z innymi. Jest to na tyle proste, że tak jak mówię, 7-latek da z tym sobie radę, a w mojej ofercie jest około 50 różnych gatunków motyli, dzięki czemu naprawdę w naszym domowym ogródku możemy sobie wylęgać egzotyki z całego świata. To jeszcze na sam koniec tylko zadam takie pytanie. Dobra, 50 różnych rodzajów gatunków, tak, ale czy ewentualnie predyspozycje do danego okresu są, że przykładowo od tego do tego możemy sobie zakupić po prostu ten dany gatunek, a od tego miesiąca do tego jakiś inny, żeby po prostu mieć jak gdyby zachowaną ciągłość w tym, że opiekujemy się jakimś stworzeniem. Czy to ma wpływ po prostu też data? Okej, okay, no to jeżeli chodzi o tą ciągłość, sytuacja wygląda następująco. Te poczwarki są importowane z Tajlandii, ponieważ tam cykl motyli trwa cały rok. Pochodzą one z prywatnych farm, dlatego nie są to motyle z odłowu, nie są to motyle z natury. Tam są takie małe, prywatne firmy prowadzone przez rodzinę. No, można powiedzieć, że kupowanie takiej poczwarki motyla jest to w jakiś sposób nawet wspieranie lokalnego biznesu w Tajlandii. Więc tak jak mówię, wszystkie te motyle pochodzą z farmy, nie są to motyle złapane w naturze. No i możemy je hodować cały rok dzięki temu, że okres rozrodczy motyli w Tajlandii trwa cały rok. Okej, okay, spoko. Dziękujemy za tak naprawdę ułamek informacji, które byśmy mogli już zyskać w dniu dzisiejszym.
i bardziej wdrożyć się jednak w ten temat. No ale z racji tego, że po prostu jest końcówka eventu, natłok ludzi był po prostu fenomenalny, nie mogliśmy przyjść też wcześniej, nie mogliśmy też zaprezentować, wiecie, to widać na przebitkach po prostu, że stoły są trochę uboższe, po prostu wszyscy dzisiaj dopisali i wpadali naprawdę po całości, więc nie mogliśmy po prostu przyjść wcześniej, dlatego też tak możemy zaprezentować tutaj pierwszego wystawcę z Motylej Farmy. No i co, przechodzimy do następnego stanowiska, więc spieszmy się, bo czasu jest już mało. Dzięki. Siemanko i witamy na stanowisku Murfsona. Murfsona mogliście już obejrzeć tam w poprzednich odcinkach. Zaczynali, powiem, dość skromnie, ale patrząc po stole, to już asortyment nam się i powiększył. O, też wyroby z druku 3D w formie bardziej zabawkowo, stylistyczno-artystycznej, ale i też przede wszystkim mamy fajny nowy logotyp. Nie było tego wcześniej chyba na... Nie było. Ha, widzisz, to jest czujny człowiek jednak. I też nowe formy jak gdyby też i aren, i łączonych pojemników. Ile modeli doszło? Wiesz co, doszło kilka modeli, przede wszystkim właśnie takich gniazd startowych Combo S. Natomiast w tej chwili już szykujemy się tak naprawdę do opracowania wersji Mark II, gdzie wszystkie jakieś najmniejsze drobnostki zostaną po prostu wyeliminowane i wszystkie te formikaria przejdą właśnie taką modernizację pod kątem ulepszonych wersji już. No to dobra, spoko. Czyli tak, generalnie tak, jak widać asortyment też został ten sam, czyli po prostu mam i nasiona, i miodek, i podłoże do aranżacji, więc jak gdyby wszystko co potrzeba jesteśmy w stanie znaleźć tak jak było wcześniej. Mówię, tu logotypik mu się zmienił, no i faktycznie no też
trochę tu dochodzi. Widzę, że fajnie też chyba wentylacja została zrobiona też w formie logotypu, bo chyba wcześniej też było zwykłe po prostu dziurkowanie. Z dobrą pamięcią. A widzisz pan, człowieku, to nie jest, tu nie ma popeliny, tu są profesjonalni ludzie, zapaleńcy, terroryści, więc no mówię, tu się docenia, tak, no może ktoś by nie zwrócił na ten, tak jak mówię, Rufson teraz mówi, nie zwróciłby na taki aspekt uwagi, mówię, no ale jednak my przebywamy ze sobą, widujemy się. Widujemy się na każdych targach praktycznie, dokładnie. Więc no mówię, no jest się obycie, no i warto tak fajnie, tak jak mówię, chłopaki idą, widzicie, nie kolidują ze sobą osoby, no chłopaki tak jak robią dla modliszek, tak, no to wy robicie dla mrówek, tak sobie nikt sobie w sumie nie depcze tymi buciorami, a fajnie, że też z jednej i z drugiej strony można sobie zaczerpnąć tych pomysłów i pomóc sobie na przykład w jakimś aspekcie doradzić, spróbować, to jest, słuchaj, bo mam problem z tym, a ja mam problem z tym i wymieniać swoje informacje, bo w sumie jeden zajmuje jedną niszę, drugi zajmuje drugą niszę i tak naprawdę wszyscy są zadowoleni taką jedną fajną, zgraną paczką jesteśmy. Oczywiście, że tak. Mamy tutaj naprzeciwko nawet firmę, która stricte jest konkurencją, a fajnie się gadamy ze sobą, ustalamy co, kto w czym jest lepszy, dobry i jak możemy sobie wzajemnie pomóc, więc myślę, że taka branża jak terrorystyka to powinna być jedna wielka brać. Super, dziękuję serdecznie, zawracamy, bo tak jak już mówiłem wcześniej przy nas poprzednim stanowisku, czas nas goni, więc lecimy jeszcze, przynajmniej może uda nam się z kimś jeszcze zagadać. Do zobaczenia na następnym stanowisku. Dzięki. Dobra, moi kochani, no to co? Jak zwykle sukces, jak zwykle na grubo. Jestem bardzo zadowolony. Jak na wrześniowy event jest mega dobrze. Na pewno w pierwszej dziesiątce najlepszych eventów 2024 roku. Może nawet w pierwszej piątce zaliczam tą zoegzotykę. Także kochani, moi drodzy, mam nadzieję, że spotkamy się już we Wrocławiu. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Hej!